W sobotę na gali w Tarnowie stoczysz swoją pierwszą tegoroczną walkę, twój pierwszy występ od czasu walki o Mistrzostwo Europy. Wtedy była walka wieczoru, teraz mamy gdzieś tam w środku gali twój pojedynek. Walczysz z Kariną Kopińską. Jak ten występ generalnie jest dla ciebie ważny? Tak zapytam. Jest ważny tak jak każdy inny występ. To, że nie jest to walka o pas, czy jest to walka trochę krótsza niż ostatnie, nie znaczy, że się gorzej przygotowywałam, czy jestem mniej zmobilizowana. Karinę znam całkiem dobrze ze sparingów i myślę, że to jest taka idealna zawodniczka, żeby się dobrze nastawić psychicznie, bo wiem, że ona bardzo lubi walczyć, że kocha to wychodzenie do ringu i jednocześnie osobiście nie mam nic do niej, więc nie będzie tak, że będę chciała jej urwać głowę, że będę chciała jej coś udowodnić, tylko po prostu wyjdę skupiona i myślę, że nasze style, pomieszanie naszych stylów da dobry boks, że to będzie taka dobra reklama kobiecego boksu. Ale mimo wszystko w ubiegłym roku te walki twoje były i głośne i poważne, tak? Bo od początku roku była Sabrina Giuliani, była walka o pas z WBC Silver, potem Brodnicka, potem walka o Mistrzostwa Europy. Teraz to jest jednak jakby odczuwalny ten troszkę zjazd, jeśli chodzi o stawkę tej walki. Nie miałaś takiego problemu, żeby gdzieś potraktować tę walkę poważnie? Rzeczywiście medialnie jest mniejsze zainteresowanie niż jeśli chodzi o walki w zeszłym roku, ale no, traktuję to jako taki start. Dobry start, pierwsza walka w tym roku, a jak wiemy, to nawet nie ma jeszcze połowy 2016, więc mam nadzieję, że te duże walki jeszcze przyjdą do końca tego roku. Czy to, że z Kariną znacie się ze sparingów, to będzie miało jakiś duży wpływ na to, jak ta walka będzie wyglądała? Znaczy tak, no trochę się znamy, czyli ona wie, jakie są moje ulubione akcje, ja znam te jej ulubione. Wiemy mniej więcej, jaką mamy siłę ciosu, co najbardziej, jaki mamy rytm boksowania, ale oczywiście w walce będzie zupełnie inaczej, więc wychodzę tak jak do zawodniczki, której nie znam, bo na pewno Karina będzie bardzo zdeterminowana. Masz taką ambicję, żeby wygrać z Kariną przed czasem? Powiedziałaś, że to jest twoja koleżanka, nie ma żadnych negatywnych uczuć w stosunku do niej skierowanych, ale mimo wszystko to jest zawodniczka, która nie przegrywa przed czasem, więc takie coś no, na pewno byłoby jakimś dodatkowym plusikiem, który można sobie przy takim zwycięstwie zapisać. Byłoby na pewno plusem, ale wiadomo, że za nokautem nie można gonić, więc będę boksowała tak jak potrafię. Jeśli z tego wyjdzie nokaut, to świetnie, ale na pewno nie mogę się na tym skupiać, napinać i próbować jak najmocniej uderzyć, bo wtedy to nie wychodzi. Pamiętam, jak jesienią ubiegłego roku gdzieś sobie tak powiedziałaś w głowie, teraz zaczynam walczyć ofensywnie, zadawać więcej ciosów, nokautować. Co się dzieje z tym pomysłem? Ofensywny boks nadal jest w planie, tylko właśnie nie wiem, jak to się będzie sprawdzało w przypadku takiej przeciwniczki, czy ja będę musiała aż tak bardzo iść do przodu. To ona będzie cały czas szła, więc tutaj akurat chyba łatwiej będzie mi zaboksować z defensywy, z kontry, ale więcej ciosów zaczęłam zadawać już w walce o Mistrzostwo Europy i teraz będę to nadal robiła. Pracuję nad tym na sparingach. Pokonałam już mój największy problem, czyli problem z krwią, z hemoglobiną, bo od początku kariery się z tym borykałam. Nie mówiłam o tym, ale cały czas wychodząc szczególnie do tych dłuższych walk miałam w głowie to, że nie mogę boksować zbyt intensywnie, bo mogę na te ostatnie rundy stracić siły. Teraz już nie mam anemii, pokonałam ją już przed ostatnią walką, no i teraz tym bardziej, że jest to 6 rund, będę mogła dawać siebie wszystko w każdej rundzie. No właśnie, skoro sama o tym powiedziałaś, gdzieś wiedzieliśmy o tym, że odcinać trochę prąd po 3-4 rundach. Przeciwniczki chyba o tym nie wiedziały. Niektóre wiedziały. Niektóre wiedziały, mówisz. Czy w związku z tym jakaś będzie znacząca różnica w twoim boksowaniu? Teraz właśnie nie mam takiej obawy, że na przykład ja pamiętam taki moment z walki z Jane Cavulani, z tej walki o pas WBC, że chyba w drugiej rundzie dostała cios na wątrobę, skuliła się i zaczęłam ją zasypywać ciosami i po tam powiedzmy kilku sekundach ona nadal stała i teraz, gdyby to się działo teraz, to biłabym dalej do skutku, aż by padła na deski, ale wtedy pomyślałam sobie, nie, jest dopiero druga runda, mam boksować 10, jeśli ja się zmęczę, a ona nie padnie, to mogę już od trzeciej rundy mieć problem, bo naprawdę wtedy wyniki krwi miałam słabe i odpuściłam. I taka może być różnica teraz, jeśli będę widziała, że przeciwniczka ma problem, to już nie będę odpuszczała.
Jaką ty jesteś zawodniczką? Lubisz takie dłuższe przerwy? Jest tobie teraz głód duży do boksowania, czy jednak te pół roku bez żadnej walki trochę wybiło cię z tego rytmu startowego? Rzeczywiście po takiej przerwie głód jest duży, ale z drugiej strony treningi są zupełnie inne, kiedy ma się jakiś konkretny cel, więc pół roku trenowania bez konkretnej daty, bez przeciwniczki, to nie było zbyt przyjemne, bo nawet jak ktoś lubi trenować, to przyzna, że zupełnie inaczej się boksuje, jak już ma się datę występu i ma się przeciwnika. To jeszcze tak na koniec podsumowując, w związku z tym, że uporałaś się z tymi problemami zdrowotnymi, jutro zobaczymy Tygrysicę w takim wydaniu, w jakim jeszcze nie widzieliśmy? No nie obiecuję, zobaczymy. Nie chcę sobie narzucać presji, ale czuję, że będzie to dobra walka. Dziękuję.